Jesteśmy przy bloku na Kossaka. Kossaka 6. Mamy tutaj zręba po leciutkiej modernizacji. Będzie to naprawdę z nowym panelem. To trzecia generacja. Pusta. O nie. Wstawili blaszaną kabinę. Zamiast tej drewnianej. Czyli zmodernizowali tę windę. Czuć nowością, macie tutaj rok produkcji. Oj, no to niedobrze. Czyli wiecie co? Czy jednak modernizują te windy na Kossaka? Dobrze, że chociaż wymian nie ma. A silnik głośny jest. Trzęsie na wolnym biegu. Szóste. Głośna jest. Może po prostu chodzi głośno po tych. Po... Tu zadamy na dziesiąty. Widzicie, rygiel głośno szczera. No chodzi, kurde. I trzęsie na jego wolnym, ta nowa kabina. Jeszcze czekajcie. O, po modernizacji świeżej. W tym roku, jak nie kurde, tydzień temu, czy w tym miesiącu. Nowy przycisk przewoływania. Na czerwono świecący. Tu niech se zjedzie na parter. Zobaczymy, czy ma, czy jest na żarówce. Fotoimpulsator. To idziemy do pierwszej klatki. Tam jeszcze stadion widać. Widzicie? Jakby ktoś chciał to zrobić. Też po modernizacji. Chyba tak, bo jest nowy przycisk przepływania. Motor celny, głośno go słychać. Oj, coś czuję, że te są już zmodernizowane. Że MSM wszystko modernizuje. Potem postaram się obczaić blok na Kossaka 4, który jest obok. Mam czyli teraz jedynie takie windy z oryginalną kabiną. Spotkamy na bloku wracajczy, który jest też obok. Oj, też modernizacja. Nowa kabina. Blaszana. Tutaj to wszystkie są blaszaki. Po lekkiej modernizacji. Zobaczmy, jak chodzi ten dźwig. Stopa nie sprawdzą poziom. Dobrze, że nagrałem, kurde, teraz.
Dobrze, wszedłem, że już teraz wiem, że zmodernizowano te dźwigi. No, czy MSM modernizacji na pewnej kurwie. No nie, myślałem, że ktoś jeszcze na pierwsze, na trzecie. Rygiel świsnął. Co tu dużo mówić? Nowa kabina. I na parter. Chyba odmalowali też drzwi. Alarm się nie chce sprawdzać, czy nowy, czy stary. Przynajmniej silnik ten sam, czyli Celma. I bez falownika. I tu widzicie. Tam rok produkcji. 85. Napisali na tym. Zręb modern. No i tu też macie dane tabliczki. O, zręb modernizacji. Niedawno modernizacji.